Jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy zamiarze, omówimy sobie oczywiście nowego Brawl Talka, który został przed chwilą opublikowany na oficjalny kanał Brawl Stars. A wraz z tą aktualizacją do gry zostaje dodanych sporo nowości, takich jak nowa postać, nowe skiny, nowe tryby gry, nowy kalendarz logowania oraz nowy klubowy event Wielka Świnia. Więc oglądajcie do samego końca, bo naprawdę nowości jest sporo. Z okazji zbliżającego się Halloween przygotowałem też dla Was konkurs. Do zgarnięcia jest 100 zł PSC. Chciałbyś wziąć udział? Klikaj pierwszy link w opisie, potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars, a w komentarzu napisz komentarz cukierek albo psikus. W następnym odcinku ogłoszę wyniki konkursu. I uwaga, uwaga, to nie koniec konkursów na dzisiaj. 21 sezon w grze Brawl Stars będzie nosił nazwę Dziwny Cyrk, a główną postacią w cyrku będzie Charlie. Charlie jest przywódczynią pewnego tercetu. Dorastając na ulicach, nauczyła się imponujących sztuczek. Aż w końcu odkryli ją artyści z miejscowego dziwnego cyrku. Płacili nieźle, więc przyjęła propozycję i szybko stała się główną atrakcją. Podstawowy atak Charlie to atak włosami, które poruszają się jak jojo. Rzuca nimi do przodu. Włosy wrócą, gdy trafią w cel lub w ścianę. Więc im bliżej znajduje się cel, tym szybciej może atakować. Jej super atakiem jest kokon. Gdy Charlie trafi we wrogi cel, zawija go w kokon. Zwinięty cel w kokon jest bezbronny. Może tylko czekać. Punkty życia kokonu wyczerpują się samoistnie, ale sojusznicy mogą pomóc go zniszczyć, atakując. Charlie otrzyma dwa nowe skiny. Pierwszym Charlie stawia na swoje pajęcze zmysły i staje się niesamowitą Charlie. Ten skin będzie kosztował 29 gemów. Drugi skin to Rosie Charlie. Przybiera wygląd jeszcze bardziej zabójczy. Oba te skiny otrzymamy za ukończenie karnetu zadymiarskiego. Charlie oraz 5 nowych zadymiarzy otrzymają hiperdoładowanie. Hiperdoładowania Charlie. Z jej kokonu też będą wychodziły pająki, które atakują najbliższy cel. Coś na zasadzie bazy pingwinów pana P. No to teraz omówmy sobie 5 kolejnych hiperdoładowań. Hiperdoładowanie otrzyma Jessie. Sprawi, że złomek stanie się twardszy, ma więcej zdrowia i zadaje więcej obrażeń. Rosa dostaje otaczający ją obszar spowolnienia, więc łatwiej jej ścigać cele, gdy ma aktywną tarczę. Lu natomiast błyskawicznie zamraża wszystkich przeciwników w obszarze działania. Podstawowy atak Macy jest dodawany do jej super ataku, a Colette pomaga jej... duch. Od teraz trafia wrogów dwukrotnie. Wszystkie hiperdoładowania zostaną dodane tego samego dnia zarówno w sklepie, jak i w Dropstarach. Ze sklepu znikną też pakiety kolekcjonerskie za monety, ale po premierze hiperdoładowań znacznie zostanie obniżona cena w klejnotach, a po 2 tygodniach każdy będzie mógł kupić pakiet za monety jak dawniej. Co więcej, jeśli ktoś zupełnie nie dba o przedmioty kosmetyczne, będzie mógł kupić samo hiperdoładowanie za mniej klejnotów. W grze zostanie wznowione wydarzenie Wyzwolenie Wyładowania, ale to tylko dla nowych zadymiarzy, którzy zostali hiperdoładowani. Misja specjalna jest teraz łatwiejsza. Po jej wykonaniu otrzymamy jedno losowe hyperdoładowanie spośród wszystkich hyperdoładowań dostępnych w grze. A wydarzenie to wystartuje w dniu ukazania się aktualizacji. Teraz pokrótce omówimy sobie nowe skiny, a uwierzcie mi, jest ich naprawdę bardzo dużo, więc powstanie też specjalny, osobny odcinek z testowania wszystkich nowych skinów. I teraz uwaga, moi kochani. Każdy, kto chce zgarnąć nowy, przedpremierowy skin do Byrona, klika pierwszy link w opisie, potwierdza, że ma zainstalowane Brawl Stars i pisze w komentarzu: Ring Master Byron Giveaway. Do rozdania mam aż 7 kodów, więc szansa na wygraną jest spora. A pierwszym skinem z dziwnego cyrku i jej gospodarzem jest konferansjer Byron, który ma w rękawie trochę upiornych i dziwnych sztuczek. Kobra Rola jest czarująca, ale jej węże zabójcze. I prawdopodobnie najupiorniejszym ze wszystkich, mroczny klaun Sam. Bardzo mi przykro, jeżeli ktoś z Was boi się klaunów. A na koniec Nita z ciosami. Niedźwiedź Nity został teraz zmieniony w przerażającego słonia. A sama Nita wygląda teraz mega kozacko. Przebranie Nity z ciosami będzie dostępne za 299 gemów wraz z nowym zestawem odznak, zdjęciem profilowym, sprayem, dźwiękami i efektem specjalnym aktywowanym przy eliminowaniu zadymiarzy. Ja jestem mega wielkim fanem Nity i na pewno będę chciał mieć tego skina w swojej szafce. Przebrania z dziwnego cyrku faktycznie są przerażające i upiorne, ale to nie koniec ekskluzywnych skinów, ponieważ do gry zostaje dodany nowy skin do Leona, Biały Wilk Leon. Jest to pierwsze ekskluzywne przebranie, które wraca, choć zostało zaprojektowane na nowo. Ja tego skina posiadam, więc mega się jaram, ponieważ powinienem dostać nową wersję. Nie zostanie u mnie stara, a nowa będzie do kupienia. Mam nadzieję. Shelly natomiast zostanie wiedźmą, która zamiast kota ma teraz sowę. Ostatnie przebranie jest stworzone przez Glowing Sharka, który wygrał w programie Supercell Make i został dodany do gry Dyniowy Kieł. W tym roku odbędzie się święto Diwali, a z tej okazji do gry zostały dodane nowe skiny związane z podróżą wojownika. Zły Król Grom, Wielogłowy Władca, Szlachetny Naczelny Bu i jego lojalny brat Bu, czyli przebranie w innym kolorze.
Jest też super potężny i mocarny Vanara Frank. Ten skin z pewnością wyląduje w mojej szafce. Wszystkie przebrania ukażą się w okolicach święta Diwali. Jeżeli myśleliście, że to koniec skinów, no to się myliliście. Lecimy dalej. Lola Rebeliantka wraca w nowym kolorze. Jako elegancka Lola. Harcerz Gaz. Duch czy nie duch, ale nadal dobry chłopak. Mecha Edgar jest teraz dostępny w dwóch dodatkowych kolorach. Jako Mecha Edgar model 00 i Mecha Edgar model 01. Mortis dostaje także przebranie hokejowe. Dlaczego? Dowiemy się już niedługo z tegorocznego finału światowego. Więcej informacji Supercell przekaże nam wkrótce. Dość gadania o skinach, porozmawiajmy teraz o klubie, ponieważ zostają wprowadzone spore zmiany. Jeżeli nie masz jeszcze klubu i chciałbyś dołączyć do mojego klubu, aktualnie jest 5 dostępnych miejsc, tutaj masz hashtag PI. Po pierwsze, Supercell usuwa ligę klubową i rozgrywki klubowe. Wraz z nimi monety klubowe i sklep klubu. Jeżeli macie jeszcze monety klubowe, to połowa zostanie przeliczona na monety, a połowa na punkty mocy. Kurs został ustalony tak, jakbyście wydawali monety klubowe w sklepiku klubu, więc tak naprawdę niczego nie stracicie. Jeśli jednak chcecie kupić przebrania klubowe za monety, macie na to jeszcze oczywiście kilka dni. Po aktualizacji przebrania kupicie za błyskotki lub klejnoty w sklepie katalogu. A teraz czas na zabawę. Ligi klubowe zostały usunięte i teraz, moi drodzy państwo, do gry zostaje dodany nowy event, wydarzenie, które nazywa się Wielka Gruba Świnia. Co oni nie wymyślą? Mega Świnia będzie odbywała się raz w miesiącu i trwała przez weekend. Podczas tego wydarzenia każdy z członków klubu otrzyma pewną liczbę biletów. Jeżeli uda nam się wygrać przy ich użyciu mecz, napełnimy Mega Świnię i odblokujemy nagrody dla wszystkich członków klubu. Im więcej biletowych zwycięstw, tym więcej nagród. A w miarę napełnienia Świni nagrody będą coraz lepsze. Więc jeżeli chcecie dostać mega nagrody, Świnia musi być pełna. Umiejętności są tutaj nadal bardzo ważne. Ale pełny i aktywny klub ułatwi odrabianie strat. Jeżeli niestety nie uda nam się wygrać i przegramy, po wykorzystaniu wszystkich biletów nadal możemy pomagać klubowi, wygrywając mecze z innymi członkami klubu, a ich bilety przyczynią się do realizacji celu klubowego. Po ukończeniu wydarzenia Mega Świnia wybuchnie, otrzymamy punkty mocy, monety, błyskotki, no i oczywiście trochę star dropów. Chciałbyś dołączyć do mojego klubu? Tutaj masz hashtag. Zapraszam każdego aktywnego gracza, który chce podjąć wyzwanie Mega Świni. Gracz, który wykaże się największym wkładem w klubie, otrzyma więcej dodatkowych dropstarów. Z Mega Świnią wiąże się także nowe podejście do losowości. Podczas gry w ramach tego wydarzenia zmierzymy się z losowym trybem gry, mapą i nowym losowym modyfikatorem. Będzie też faza wyboru, tak jak w Lidze Mocy, jednak nie trzeba będzie blokować żadnych zadymiarzy, a przeciwnicy nie będą wiedzieć, co wybierasz. W tej fazie nasza drużyna ma za zadanie wybrać dobry skład, biorąc pod uwagę mapę i wybrane modyfikatory. Rozgrywa się tylko jeden mecz, więc jeśli wygrasz, wykorzystasz bilet, przyczyniając się do napełnienia Mega Świni. A nowe modyfikatory to Super Zarośla. Zarośla teraz same się zagęszczają i tworzą kolejne krzaki. Natychmiastowa dogrywka. Wszystkie ściany walą się po rozpoczęciu meczu. Nieograniczona moc. Po pokonaniu zadymiarzy w meczu 3-3 otrzymujemy kostki mocy i nasza postać staje się silniejsza. Jest też szansa na to, że nie pojawi się żaden modyfikator. A pierwsze tego typu wydarzenie powinno się odbyć już w połowie listopada. Została poprawiona też funkcja zapraszania nowych członków klubu i wyszukiwania klubów. Do gry został też dodany nowy system powtórek, gdzie będziemy mogli dzielić się powtórkami na czacie klubowym. Z racji tego, że została usunięta liga klubowa oraz sklep klubowy, Supercell wprowadza, ale tylko i wyłącznie w tej aktualizacji, nowy kalendarz logowania. Za każde logowanie codziennie otrzymamy jakąś nagrodę. Fajne. Pamiętajcie, że wydarzenie Mega Świnia odbywa się tylko raz w miesiącu, więc dzięki kalendarzowi zdobędziemy nagrody, które przepadły wraz ze sklepem klubu. Podstawą będzie wcześniejsza pozycja w lidze klubowej. Im wyższa pozycja, tym więcej nagród dostaniemy. Do gry powraca także rabunek prezentów, ale teraz pod inną nazwą. Dyniowy rabunek. Robot Mike i Zła Królowa Pam przechodzą kurację za 299 klejnotów. Otrzymują nowy efekt eliminacji, zestaw odznak, zdjęcia profilowe i spray. Powracają także pojedynki, które będą dostępne na zmianę z batalią. Limit punktów mocy zostaje w końcu usunięty. Całe wyposażenie, moce star i gadżety, które pośrednio osłabiono po zmianie postępów mocy, przechodzą korektę. Mają teraz wartości procentowe lub ich wartości zmieniły się. Sporo tego w dzisiejszej aktualizacji, ale mam nadzieję, że udało mi się w miarę wam to streścić. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie. Klikajcie pierwszy link w opisie, potwierdzajcie, że macie zainstalowane Brawl Stars i napiszcie komentarz. Wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku, jutro lub pojutrze. Na dzisiaj to było tyle. Życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się. Hej!